tu od wieków pątnicy pielgrzymują, aby błagać o wstawiennictwo, opiekę i pomoc. Błagać Maryję, która w tym cudownym wizerunku z matczyną miłością spogląda na każdego, kto się do niej ucieka. Oto Matka Syna Bożego i nasza Matka z równą godnością i czułością przyjmowała w tych progach papieży, dostojników kościelnych, władców i lud Boży, który uznawał ją za swoją pomoc i obronę. To miejsce uświęcone jest szczególną obecnością, ale i także i modlitwami w tych wszystkich pielgrzymów, którzy właśnie tutaj, odczuwając jej macierzyńską pomoc, dostępowali łask, o które prosili. Maryja Matka Kalwaryjska jest również matką kapłanów. To tutaj przecież po śmierci matki Emilii mały Karol otrzymał od swojego ojca nową matkę Maryję, która towarzyszyła mu w całym jego życiu i powołaniu od posługi kapłańskiej poprzez biskupią i kardynalską, a także w tym czasie, kiedy pełnił w Kościele najwyższy urząd namiestnika Chrystusowego na ziemi. Ona czuwała nad nim, ale on był również wierny jej zawsze, co wyrażało się w jego zawołaniu Totus Tus. Tu także jako biskup udzielał święceń diakonatu i prezbiteratu ojcom Bernardynom, tu Matki Bożej Kalwaryjskiej wielkie rzeszy młodych mężczyzn rodziło się do kapłaństwa. Ja sam osobiście tutaj się wychowałem pod tym obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej. Nie trzeba chyba więcej udowadniać, że to miejsce jest bardzo właściwe, aby właśnie tutaj zebrała się ta piękna wspólnota żyjąca w Kościele, jaką jest wspólnota apostolatu Margaretek, czyli osób modlących się za kapłanów. Czasy biblijne ukazują nam, jak ważna jest modlitwa za osoby powołane. Sam Jezus wielokrotnie modlił się za uczniów, za apostołów, za tych, których powołał, aby nie ustała ich wiara, aby stanowili jedno, aby wzajemnie się miłowali. Jezus troszczy się o tych, których posyła na swoje żniwo. Czasem wyrazem są także słowa dzisiejszej Ewangelii, kiedy przekazuje im konkretne wskazania, w jaki sposób mają prowadzić misję apostolską. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swojej strawy. Wśród różnych wskazań Jezusa pamiętamy także i to, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, by wyprawił robotników na swoje żniwo. Myślę, że wśród was realizacja tego wezwania Jezusa jest codziennością, bo przecież nieustannie zanosicie modlitwy w trosce o życie duchowe i moralne kapłanów. Wasza modlitwa jest nieoceniona. Dzisiaj chciałbym wam za nią z głębi mojego serca kapłańskiego podziękować, bowiem sam jestem objęty waszą modlitwą. Już straciłem rachubę, ile tych margaretek jest, ale myślę, że około 20. Dziś Panu Bogu trzeba dziękować za dar apostolatu Margaretka, za te rzesze ludzi, którzy nie ustają w modlitwie za kapłanów. Choć czasem może wydaje się wam, że wasza modlitwa jest nieznacząca, chcę wam powiedzieć, że ona ocaliła niejedno kapłańskie powołanie. Dla nas duchownych, którzy doświadczamy ludzkich słabości,
Tak samo jak wy, nieoceniona jest świadomość, że są ludzie, którzy się za mnie modlą, którzy nie hejtują każdej mojej działalności, ale mnie wspierają. Są ze mną duchem, a czasem i ciałem, i że dobrze mi życzą. Myślę również, że i wy wobec tych kapłanów pełnicie ojcowską i macierzyńską troskę na wzór Maryi. Duchowe macierzyństwo oznacza troskę o duchowe, moralne, emocjonalne i kulturalne życie bliskich. W waszym przypadku chodzi o tę troskę we wszystkich tych aspektach wobec kapłanów. Płodność nie dotyczy tylko ciała, ale również ducha. Macierzyństwo to coś znacznie więcej niż biologiczny akt urodzenia dziecka. Kobieta, która żyje owocnie, jest duchową matką. Należą do tego grona zarówno zakonnice, singielki, jak i niezliczone kobiety, które nie są matkami w sensie fizycznym. Podobnie jest z ojcostwem duchowym. Patrząc na fragmenty związane z obecnością Maryi w Piśmie Świętym, wyróżnić możemy 5 sposobów duchowego naśladowania tej macierzyńskiej troski. Doskonały sposób wyłaniają te sposoby autorzy książki Theology of Home, The Spiritual Art of Homing, Homemaking. Taka książka, która nie wiem, czy jest w języku polskim, ale udało mi się dotrzeć do jej tłumaczenia, streszczenia. Teologia domu, duchowa sztuka prowadzenia domu. I tam jest takich 5 ciekawych punktów, które chciałbym dzisiaj przypomnieć, przytoczyć tutaj. Pierwszy punkt. Wesprzyj w potrzebie przyjaciela lub krewnego. Maryja wybrała się z pomocą do swojej kuzynki Elżbiety, gdy ta już nie młoda była w ciąży. Dodatkowy wysiłek, by pomóc i wesprzeć kobietę, która zmaga się z chorobą, trudną ciążą czy innymi kłopotami. To wspaniały akt duchowego macierzyństwa w naśladowaniu Matki Bożej. Ta pomoc może być również wśród was realizowana wobec kapłana. Może być poszerzeniem waszego modlitewnego zobowiązania, a przejawiać się we wsparciu jego inicjatyw, pomocą w realizacji duszpasterstwa, wzięciem odpowiedzialności za część działań duszpasterskich, szczególnie tam, gdzie na parafii posługuje jeden kapłan. Drugi punkt. Oszczędź wstydu przyjaciołom. Na weselu w Kanie Galilejskiej Matka Boża zajęła się tym, by weselnicy mieli wszystko, czego potrzebują. Gdy młodej parze i gościom zabrakło wina, co naraziłoby ich na upokorzenie, duchowe macierzyństwo może być również czułą uważnością, gdy ratuje się sytuację lub wspiera przyjaciół. Moi drodzy, również i tą postawę realizować można w waszym apostolacie. Czasem zwracając uwagę księdzu, że źle postępuje, czasem mówiąc mu wprost, co inni mówią za plecami. Po co? Po to, aby właśnie oszczędzić mu wstydu. Kiedy zaś słyszycie nieprawdziwe informacje powtarzane o duchownych, miejcie odwagę zaprzeczyć. Trzeci punkt. Prowadź bliskich ku woli Boga. Ostatnie słowa Maryi zapisane w Biblii to wszystko, co trzeba powiedzieć o jej synu. To wszystko, co trzeba powiedzieć o jej synu. Róbcie cokolwiek wam powie. Prowadzi swoje dzieci duchowo, by były posłuszne woli Boga, tak jak czynią to duchowe matki wobec spotkanych dusz. Również i nam, duchownym, potrzeba nieraz świadectwa wiary osób świeckich. Jeden z biskupów ukraińskich opowiadał mi, jak pewna kobieta poprosiła go, aby pobłogosławił jej córkę na oddziale położniczym w szpitalu, ponieważ ta miała problemy z urodzeniem dziecka. On udał się na ten oddział, chociaż sam wewnętrznie nie miał przekonania, że to może w jakiś sposób pomóc. Kiedy pobłogosławił tę kobietę i po chwili rozmowy z nią opuszczał już salę, na której leżała, gdy tylko wyszedł za róg, usłyszał krzyk, który zwiastował rozpoczynający się poród. Od tego czasu, jak sam mi mówił, zrozumiał, jak wielka jest siła kapłańskiego błogosławieństwa.
A do tego doprowadziła wielka wiara matki tej dziewczyny, która poprosiła o błogosławieństwo. To było to prowadzenie kapłana przez osobę świecką do woli Boga. Punkt czwarty. Adoptuj duchowo tych, którzy potrzebują miłości i troski. Jednym z ostatnich aktów Chrystusa na krzyżu było wzajemne zawierzenie sobie Najświętszej Panny i świętego Jana. Ten tekst, który czytamy tu zawsze w Święto Matki Bożej Kalwaryjskiej ze świętego Jana. Pismo mówi nam tylko tyle, że Jan wziął ją do siebie, ale możemy sobie wyobrazić, że jej obecność była dla niego ogromnym błogosławieństwem, gdy mógł czerpać z jej mądrości, dobroci i czułej troski. To wasze zobowiązania i modlitwy za konkretnego kapłana są także swoistą adopcją duchową. Punkt piąty. Za wszelką cenę bądź blisko Chrystusa. Przez całe życie Chrystusa Maryja była tak blisko Niego, jak tylko mogła. Nawet w dniu Jego ukrzyżowania i po Jego śmierci. Daje nam przykład, jak ważne jest bycie blisko Chrystusa we wszystkich przejawach naszego życia, nawet jeśli może się to wydawać trudne. W waszym oddaniu i apostolskiej misji świeckich bądźcie zawsze blisko Jezusa i Jego Matki Maryi. Na koniec chciałbym was prosić także o modlitwę w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych, o modlitwę w intencji rodzin, które są pierwszymi seminariami powołania. Jakżeż wiele dzisiaj matek, które widząc powołanie rodzące się u swojego dziecka, robią wszystko, aby przeciwstawić się woli Bożej i odradzając swoim dzieciom tę drogę. Pozwólcie, że opowiem wam o pewnym pięknym zwyczaju. Otóż jest taki zwyczaj w niektórych krajach, że podczas świeceń kapłańskich następuje moment namaszczenia dłoni diakona. Biskup czyni na nich znak krzyża za pomocą świętego oleju, zwanego krzyżmem, wypowiadając modlitwę: Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię szczerze, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Po tym obrzędzie ręce mego młodego kapłana były dawniej zawiązywane płóciennym ręcznikiem z haftowanym krzyżem, zwanym manuntergium. Ta mała liturgiczna szatka miała za zadanie wchłonąć nadmiar krzyżma świętego, którym ociekały ręce prezbitera. Podczas mszy świętej prymicyjnej neoprezbiter składał manuntergium na ręce swojej matki. Było to podziękowanie za jej trud i modlitwy, które zanosiła do Boga za swojego syna. W tym szczególnym geście Kościół dostrzegał rolę matki na wzór roli Maryi, która była pierwszym nauczycielem swojego dziecka, mówiła mu o Bogu. Matka kapłana miała przywilej, aby zostać pochowana, trzymając w rękach manutergium ze święceń swojego syna. Przypisywano tej tradycji wiele znaczeń. Mówiono, że jest to symbol białej szaty chrzcielnej dziecka, która miała pozostać nieskalana i uświęcona. Dawniej ludzie opowiadali także pewną legendę. Skrawek tej liturgicznej szaty miał być zasługą, jaką zmarła mogła przynieść po śmierci przed oblicze Boga. Na sądzie ostatecznym Bóg ma zapytać każdego z nas: co chcesz mi ofiarować? Czy przychodzisz z pustymi rękami? A matka kapłana może wtedy pokazać owe manutergium i mówiąc: oddałam ci swojego syna na kapłana. I wtedy Bóg zaprosi ją do nieba. Mam ogromną wiarę i nadzieję, moi drodzy, że was, którzy naśladujecie duchowe macierzyństwo Maryi poprzez modlitwę za kapłanów, Bóg zaprosi również do nieba, gdy pokażecie mu paciorki waszych różańców, starte od milionów pacierzy w intencji kapłanów. Prośmy dzisiaj o łaskę nowych powołań kapłańskich,
ale prośmy również za rodziny, aby były miejscem wzrastania w wierze i służbie Bożej. Amen.